Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 245. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 150, ostatniego fragmentu z tej księgi. Alleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni! Chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie, chwalcie go za potężne jego czyny, chwalcie go za wielką jego potęgę, chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i flecie, chwalcie go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie go na cymbałach brzęczących. Wszystko co żyje niech chwali Pana. Alleluja. W rozdziałach od 10 do 12 Księgi Mądrości ukazana jest mądrość jako ochrona i przewodniczka dla sprawiedliwych, która ratuje ich przed zgubą i prowadzi do Bożego błogosławieństwa. Teksty te opisują również jak mądrość działa w historii, wpływając na losy ludów i jednostek oraz podkreślając bożą sprawiedliwość i miłosierdzie wobec ludzi. To ona prarodzica świata ustrzegła, gdy sam jeden został stworzony i wyzwoliła go z jego własnego upadku. Dała mu też moc opanowania wszystkiego. A gdy od niej odpadł niegodziwiec w swym gniewie, w bratobójczym szale zgubił sam siebie. Zatopioną z jego winy ziemię znowu ocaliła mądrość, na lichym drewnie sterując Sprawiedliwym. Gdy przyszło pomieszanie narodów za przewrotną zmowę, ona uznała Sprawiedliwego, ustrzegła go nieskalanym przed Bogiem i zachowała go silniejszym niż jego litość dla dziecka. Ona wybawiła Sprawiedliwego, gdy przyszła zatrata na bezbożnych, a on zbiegł przed ogniem na pięć miast spadającym. Jeszcze jako świadectwo ich przewrotności pozostało dymiące pustkowie, rośliny owocujące o niezwykłej porze i sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała. Gdy bowiem zboczyli z drogi mądrości, nie tylko tę szkodę ponieśli, że nie poznali co dobre, ale jeszcze zostawili żywym pamiątkę swej głupoty, by nawet nie mogło pozostać w ukryciu to, w czym pobłądzili. Lecz mądrość wybawiła swych czcicieli z utrapień. Ona sprawiedliwego, co zbiegł przed gniewem brata, po ścieżkach prostych powiodła. Ukazała mu Boże Królestwo i dała znajomość rzeczy świętych. W Mozołach mu poszczęściła i pomnożyła owoc jego trudów. Była przy nim pośród zachłannych jego gnębicieli i obdarzyła go bogactwami. Ustrzegła go przed wrogami. Uchroniła przed gotującymi zasadzki, rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko. Nie opuściła sprawiedliwego, gdy go zaprzedano, ale go wybawiła od grzechu. Zeszła z nim razem do lochu i nie opuściła go w więzach, aż mu przyniosła berło królestwa i władzę nad jego ciemięscami. Dowiodła, że kłamią jego oskarżyciele. A jemu dała sławę na wieki. Ona, lud święty, plemie nieskalane, wyrwała spośród narodu ciemięsców. Wstąpiła w dusze sługi pańskiego, w znakach i cudach groźnym władcom się przeciwstawiła. Oddała świętym zapłatę za ich trudy, powiodła ich drogą cudowną i stała się dla nich za dnia osłoną, a światłem gwiazd w nocy. Przeprawiła ich przez Morze Czerwone. Przeprowadziła przez wody mnogie, a wrogów ich potopiła i wyrzuciła z głębin odchłani. Wzięli więc sprawiedliwi łupy z bezbożnych i opiewali, Panie, święte imię Twoje, i sławili zgodnie z zwycięską Twą rękę. Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i pozwoliła mówić wyraźnie językom niewprawnych. Poszczęściła ich dziełom przez ręce świętego proroka. Przebyli bezludną pustynię i rozbili namioty w miejscach niedostępnych. Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów. Gdy byli spragnieni, wołali do ciebie i otrzymali wodę z litej skały, ugaszenie pragnienia z kamienia twardego. Skąd bowiem przyszła kara na ich wrogów, stąd dla nich w potrzebie przyszły dobrodziejstwa. Zamiast prądu rzeki niewysychającej, krwią brudną zamąconej, będącej karą za nakaz dzieciobójczy, dałeś im niespodziewanie wodę obfitą, pokazawszy im wtedy przez to, że mieli pragnienie, jak pokarałeś ich wrogów. Gdy przyszła próba, chociaż karciłeś łagodnie, pojęli, ile ucierpieli bezbożni, osądzeni z gniewem. Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając, jak ojciec. Tamtych utrapiłeś, skazując, jak król nieubłagany. Będąc daleko czy blisko, jednakich utrapień doznali. Zdwojony ich bowiem smutek ogarnął i narzekanie, gdy przeszłość wspomnieli. I kiedy posłyszeli, że kaźnie przez nich doznane tamtym wyszły na dobre, dostrzegli Pana. Tego bowiem, którego niegdyś kazali wyrzucić, a potem z drwiną odprawili, podziwiali u końca wydarzeń. Paleni pragnieniem odmiennym niż sprawiedliwi. A za nierozsądne wymysły ich nieprawości, którymi zwiedzeni, czcili bezrozumne gady i nędzne stworzenia, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo bezrozumnych zwierząt, by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę. Nie było trudne dla ręki twej wszechmocnej, co i świat stworzyła z bezładnej materii nasłać na nich liczne niedźwiedzie lwy nieustraszone lub nowo stworzone nieznane drapieżne bestie czy to ziejące ognistym oddechem czy dyszące trującym dymem czy straszne iskry miotające z oczu których nie tylko napaść mogłaby ich zetrzeć ale i zgubić sam przerażający widok a i bez tego paść mogli od jednego podmuchu pomstą ścigani i zmieceni tchnieniem twej mocy ale ty wszystko urządziłeś według miary i liczby i wagi. Potężnie działać zawsze jest w twej mocy, i któż się oprze potędze twojego ramienia? Świat cały przy tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego ukształtował. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, władco, miłujący życie. Bo we wszystkim jest twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w ciebie, panie, uwierzyli. Bo i dawnych mieszkańców twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe. Za czarnoksięstwa niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze z ludzkich ciał i krwi biesiady, za wtajemniczonych spośród bractwa. I za rodziców, co własną ręką mordują bezbronne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, by godnym mieszkaniem była dla dzieci bożych ta ziemia, u ciebie nad wszystkie cenniejsza. Ale także ich jako ludzi oszczędzałeś. Zesłałeś na nich szerszenie poprzedzające twe wojsko, by ich niszczyły powoli. Mogłeś w bitwie łatwo wydać bezbożnych sprawiedliwym, lub naraz wygubić przez bestie okrutne, czy też wyrokiem bezlitosnym. Lecz, każąc powoli, dawałeś miejsce na wróceniu, chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki, bo to było plemie od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiałeś grzechy ich bez kary. Któż Ci bowiem powie, cóżeś to uczynił? Albo kto się oprze Twemu wyrokowi? Któż Ciebie pozwie za wytracenie narodów, któreś Ty uczynił? Albo któż powstanie przeciw Tobie jako obrońca ludzi nieprawych? Nie ma bowiem oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Ani się z tobą nie będzie mógł spierać król czy władca o tych, których ukarałeś. Ty jesteś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie. Wskazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niezgodne z twoją potęgą. Twoja bowiem moc jest podstawą twojej sprawiedliwości. Wszechwładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Jeśli bowiem wrogów swych dzieci, choć na śmierć zasługiwali, karałeś z taką oględnością i pobłażaniem, dając czas i miejsce, by się od zła odwrócili, z jakże wielką troską osądziłeś swych synów, których przodkom dawałeś przysięgi i przymierza pełne wspaniałych obietnic. Nas wychowując, wrogów naszych, chłoszczesz tysiąckrotnie, byśmy pamiętali o dobroci Twojej, gdy my sądzimy, i oczekiwali miłosierdzia, gdy na nas sąd przyjdzie. Dlatego i tych, co w głupocie swej żyli niegodziwie, skarałeś przez ich własne bezeceństwa. Bo też poszli zbyt daleko na drogach błędu, biorąc za bogów najbardziej pogardzane pośród wstrętnych zwierząt. Zwiedzeni na wzór nierozsądnych dzieci. Więc też jak najgłupsze dzieci skazałeś ich za karę na ośmieszenie. Ale ci, których ośmieszające kary nie ostrzegły, mieli doświadczyć godnego Boga sądu. Bo na które się sami cierpiąc oburzali, tymi zostali pokarani, które mieli za bogów, dostrzegli tego, którego przedtem znać nie chcieli i poznali Boga prawdziwego. I dlatego przyszła na nich ostateczna kara. List do Rzymian, rozdział 9 od wersetu 30 do rozdział 10 wersetu 13, kontrastuje sprawiedliwość opartą na wierze ze sprawiedliwością opartą na uczynkach prawa. Święty Paweł podkreśla, że Izraelici, szukając sprawiedliwości przez prawo, nie osiągnęli jej podczas gdy poganie, którzy szukali jej przez wiarę, ją znaleźli. Wzywa do ogłoszenia Ewangelii, mówiąc, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, ukazując, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Cóż więc powiemy? To, że poganie, nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie dzięki wierze, a Izrael, który zabiegał o prawo usprawiedliwiające, do celu prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie dzięki wierze, lecz jakby to było możliwe, dzięki uczynkom. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane. Oto kładę na syjonie kamień obrazy i skałę potknięcia się, a kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu, albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy. Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje prawo, pisze Mojżesz. Kto je wypełni, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana dzięki wierze, tak powiada. Nie mów w sercu swoim, któż zdoła wstąpić do nieba? Oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo któż wstąpi do otchłani? Oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. Ale cóż mówi? Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.